Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym żużlowcem. Za granicą kibicuję od dziecka Realowi Madryt. Ulubiony piłkarz dzieciństwa, Didier Drogba. Najbardziej boję się kontuzji takiej, która mogłaby przerwać moją karierę. Najbardziej denerwuje mnie porażka. Drugą połowę poznałem przez internet. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać. Chciałbym poznać Eminema. Byłem z siebie dumny, gdy urodziło mi się dziecko. Moim marzeniem jest wygranie Ligi Mistrzów, muzyka, której słucham najchętniej, rap, i polski, i zagraniczny. Książka i film, które poleciłbym każdemu. Ostatnio zacząłem czytać książkę, którą dostałem na temat naszych siatkarzy, a film, który poleciłbym każdemu, no, wszystkie 3 części Uprowadzonej. W Ekstraklasie lubię, nie lubię. Lubię na pewno otoczkę, jak to wszystko jest stworzone wokół. Nie lubię tego, że nie ma drużyn lub drużyny w lidze takiej, która na wiele lat mogłaby tą ligę zdominować i osiągnąć coś potem na arenie międzynarodowej. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Marcin Wasilewski, który teraz poszedł do Termaliki bodajże. Spał oparty o przednie siedzenie i Darek Dudka jakimś keczupem chyba na plecach mu wyrysował numer i nazwisko, tak jakby miał koszulkę meczową. Nieświadomy tego przebudził się, oparł się o siedzenie, no i trochę śmiechu było. Najlepszy piłkarz Ekstraklasy, myślę, że Darko Jeftis. Z techniką na bakier, Paweł Tomczyk. Na imprezach bryluje, jeszcze ze starych czasów pamiętam Tomek Kędzioła. Największy dowcipniś, Darek Dudka. Największy modniś, Michał Radus. Największa maruda. Ja lubię często pomarudzić. Najdłużej pod prysznicem przed lustrem, Darko Jeftis. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Na pewno Darek Dudka. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Myślę, że Fabio Kojarela. Najbardziej pamiętna bura w szatni. Za czasów Lecha, kiedy trener był trener Maciej Skorza, graliśmy w Stargardzie Szczecińskim, Puchar Polski bodajże, i w przerwie meczu takie dwie sugestie do mnie i do Darka Formeli, do nas dwóch, i tam były porównania takie, no, takie, porównywał nas, że wy tutaj gwiazdy, wszyscy na was liczą, a wy coś tam. I taka bura była dosyć porządna, ale tak jak mówię, patrząc teraz przez pryzmat czasu, wracając do tamtych wydarzeń, to takie uśmiech pojawia się na twarzy. Najlepszy moment w karierze, uczestnictwo i zagranie na Mistrzostwach Świata. Największy błąd w karierze. Po wejściu do pierwszej drużyny w wieku 16 lat gdzieś tam poczułem się zapewnie i wydawało mi się, że sam talent wystarczy, który nie musi być poprzedzony pracą, i wydaje mi się, że to wtedy popełniłem taki, to jest mój największy błąd na razie. Mam nadzieję, że ostatni. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. Myślę, że Santiago Bernabeu. Największą tremę miałem, kiedy debiutowałem w Ekstraklasie. To takie było dla mnie duże emocje i niesamowite przeżycie, i z tamtego meczu nawet zagrałem bodajże 12 minut, a nie pamiętam kompletnie nic. Koniec. Dziękuję.